Cześć moi drodzy, tutaj Laura, witam Was na moim kanale po raz kolejny. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki, ponieważ dawno nie rozmawialiśmy o książkach tak konkretnie. Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją Niezrównanych Alison Noel. Po raz kolejny, jak zawsze, nie wiem czy tak się czyta poprawnie jej nazwisko. Mówię trochę ciszej, ponieważ jest noc, uzdrowiłam sobie, że nagram ten film w nocy, na dworze, ale pogoda uprzykrzyła moje plany, niestety nagrywamy w kuchni, ale to nie powstrzyma mnie od opowiedzenia Wam o Niezrównanych Alison Noel, czyli historii rodem z Hollywood. Recenzuję tę książkę we współpracy z księgarnią Platon 24 i mam dla Was 4 egzemplarze do rozdania, zatem zostańcie do końca, jeśli chcecie może zostać właścicielami którejś z tych słodkich, nowiutkich, pachnących książek, ale tym zajmiemy się na końcu, a teraz przyjdę do opowiedzenia Wam, o czym są Niezrównani. Ponieważ tytuł i okładka mówią niewiele, a jest to książka młodzieżowa dla nastolatków z elementami thrillera, jest tutaj jakieś tam zaginięcie, trochę kryminału, trochę, bardzo trochę. Wiem, że ta książka była promowana jako thriller, ale to nie jest thriller, nie. To nie jest thriller, to jest książka młodzieżowa z jakimś tam małym elementem tego kryminału, co jest bardzo przyjemne i ta książka należycie dostarcza rozrywki, ale o tym zaraz opowiem. Wiadomo, że w Hollywood panują pewne zasady i dużo osób tam jedzie do Los Angeles, żeby rozpocząć karierę, żeby zarabiać dużo pieniędzy i tak dalej, ale nie zawsze się to udaje. I przykładem takich osób jest nasza trójka głównych bohaterów, czyli Aster, Tommy i Layla. Layla marzy o byciu wielką, sławną dziennikarką, prowadzi bloga plotkarskiego i tam umieszcza plotki na temat różnych osób z Hollywood. Ogółem rzecz biorąc interesuje się dziennikarstwem, natomiast Tommy to muzyk, który pragnie w przyszłości zostać legendą rocka, pojechał do Los Angeles, ale póki co wyszło na to, że pracuje w sklepie z instrumentami muzycznymi. No i naszą ostatnią główną bohaterką jest Aster, czyli piękna, urodziwa dziewczyna, która marzy o tym, żeby zostać słynną aktorką Hollywood. Pomimo jej nieskazitelnej urody i niezłej sumki na koncie rodziców, ponieważ jej rodzice są bardzo bogaci, nie idzie jej w tej branży za dobrze, dlatego na horyzoncie pojawia się konkurs. Konkurs organizowany przez Ira Redmana, który ma na celu promowanie jego klubów, ponieważ Ira Redman to jest jeden z najbogatszych ludzi w Hollywood i on właśnie ma sieć lokali, sieć klubów nocnych. Organizuje konkurs dla młodych ludzi, którzy poszukują sławy i pieniędzy. I w tym konkursie chodzi o to, żeby właśnie promować te jego kluby i osoba, która będzie jakby najwięcej zysków mu przynosić, będzie najlepiej promowała ten klub, wygrywa. Do konkursu zgłasza się mnóstwo osób, ale Ira Redman wyłania tylko 12 i w tej 12 znajduje się właśnie ta nasza trójka głównych bohaterów. Każdy z nich kieruje się czymś innym, każdy z nich ma inne cele i inne ambicje, różni się charakterem i nie wszyscy się tutaj lubią. Rywalizacja trwa w najlepsze o to, kto przyciągnie jak największą ilość osób do klubu i mamy tutaj trzy kluby, trzy promowane kluby: Noc dla Nocy, Gwiazda Wieczorna oraz Klejnot. Gwiazdą Wieczorną zajmuje się Tommy, Klejnotem Layla, a Nocą dla Nocy Aster. Ira Redman rozdał swoim uczestnikom listę celebrytów, których chce koniecznie zobaczyć w swoim klubie i właśnie wszyscy uczestnicy biją się o to, kto ściągnie jak najwięcej osób z tej listy, a na samym szczycie tej listy znajduje się Madison Brooks, czyli najbardziej rozchwytywana gwiazda Hollywood, wielka, słynna aktorka. No i kiedy mogłoby się wydawać, że ktoś już wygrywa, że ktoś się prowadzi i tak dalej, ktoś ściągnął Madison do swojego klubu, ona nagle ginie. Ona znika bez śladu i pojawia się tutaj kolejna zagadka, gdzie jest Madison i co się z nią stało. Jeśli macie zamiar przeczytać Niezrównanych, to ostrzegam Was, żebyście nie spodziewali się czegoś fenomenalnego, ponieważ to nie jest książka najwyższych lotów, to nie jest książka taka, wiecie, która Was zmiażdży intelektualnie i która pozostawi w Was coś takiego niezrozumiałego, co tylko Wy zrozumiecie i tak dalej. Wiecie, taką po prostu euforię po skończeniu jej, ponieważ to nie jest ten rodzaj literatury. Niezrównani należą do tego gatunku książek, które czyta się raz, czyta się z wielką przyjemnością, z wielkim luzem i tylko po to, żeby czytać i żeby po prostu poczytać dla samej przyjemności czytania, dla samej rozrywki. Ja osobiście bardzo lubię tego typu książki, co można zauważyć po moich filmach, ponieważ ja często mówię o takich książkach. To bardzo niezobowiązująca lektura, bardzo prosta, prosto napisana, którą się wciąga, pochłania się, tego się nie czyta, to się po prostu
po prostu się wchodzi do tej książki, jak w tej strażniczce książek. Ja tego nie czytałam, ale tak mi się skojarzyło, że się wchodzi do tego świata Hollywood i się z tego nie wychodzi. Tak jak z oglądaniem Plotkary. Pomimo tego, że Plotkara i Niezrównani to zupełnie dwie inne historie, to i tak trochę mi się tak skojarzyło, ponieważ właśnie tak się wkręcasz w ten świat. Ten świat celebrytów i tak dalej, właśnie w ten sam sposób, jak przeglądałam Plotkary, tak samo się wkręciłam w Niezrównanych. O, no nie potrafię tego wyjaśnić logicznie, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. I jeszcze co mi się bardzo podobało w tej historii, to, że tutaj nikt się nie lubi. I wiem, jak to okropnie brzmi, ale chodzi o to, że tutaj właśnie ta rywalizacja jest tak zacięta do tego stopnia, że tutaj naprawdę dziewczyny kombinują, jak tylko obrzucić się błotem nawzajem, jak obrobić dupę, pupę innej za plecami sprytnie, tak żeby tamta się nie dowiedziała i tak dalej. Tutaj te konflikty, intrygi, jakieś sprytne zagrywki pojawiają się i to jest bardzo fajne, realistyczne, bo tak rzeczywiście mogłoby być, gdyby taki konkurs istniał naprawdę. Mamy też tutaj taki tyci wątek romantyczny, ale uwierzcie mi, że on jest naprawdę bardzo tyci, taki pyci, bo to naprawdę prawie go nie ma, ale trochę jest, jest jak tylko pod koniec, ale jest bardzo fajny, bardzo mi się spodobał i jeśli ktoś przeczytał tę książkę, to ja shipuję tę parę, więc nie wiem jak wy, ale I ship it. Jest narracja trzecioosobowa, właśnie mamy tutaj te rozdziały prowadzone z perspektywy tych trzech głównych bohaterów, czyli Aster, Layli i Toma, więc tę książkę porównałabym trochę do takiej Plotkary i trochę do takiego Top Model, czy jakiś Project Runway, wiecie o co mi chodzi. W każdym razie coś w ten deseń tutaj jest. Zatem podsumowując moją recenzję, jest to książka bardzo przyjemna, taka przez którą przepłyniecie, po prostu przepłyniecie, przeczytacie ją, za 3 tygodnie zapomnicie, ale właśnie o to chodzi, bo to są wakacje, czytajcie książki, które was wyluzują i na które nie mieliście czasu wcześniej. Jeśli chcecie kupić Niezrównanych lub jakąkolwiek inną książkę, to możecie to zrobić na stronie Platon24 i tam oczywiście wciąż obowiązuje ten kod Platon5, który upoważnia was do 5% zniżki. Zatem go ahead, róbcie to, ponieważ dlaczego by nie korzystać z promocji, kiedy ona jest dostępna. Przechodząc do mojego rozdania, mam dla was 4 egzemplarze Niezrównanych. Prezentują się prześlicznie, w ogóle to jest bardzo ładnie wydana seria. A, jeszcze warto wspomnieć, że to jest pierwsza część trylogii. Jestem głupia i o tym zapomniałam na śmierć, zatem to jest pierwsza część trylogii, ja oczywiście następne części przeczytam, ponieważ jestem ciekawa, bo to zakończenie było takie... Ale po raz kolejny, wracając do rozdania, mam dla was 4 egzemplarze i wszystko, co musicie zrobić, żeby wziąć udział w tym rozdaniu, to napisać mi w komentarzu. Gdybyście brali udział w takim konkursie, jaki zorganizował Ira Redman, żeby promować swoje kluby, to jaki klub byście promowali? I nie mówię tutaj o tych trzech, o tym Nocy dla Nocy, Klejnocie i Gwieździe Wieczornej, tylko wy wymyślcie swój klub, nie musicie nawet wymyślać nazwy, ale byłoby w sumie fajnie, wymyślcie, kto by tam przychodził, jak byłby urządzony, taka krótka wypowiedź. Nie musicie się za bardzo rozpisywać, nawet jeśli się zmieścicie w jednym zdaniu i powiecie, mój klub będzie się nazywał Kokos, będą tam podawali kokosy, tańczyły dziewczyny w strojach hula i tak dalej, bla bla bla, to już mi to wystarczy, liczę na waszą kreatywność i oczywiście życzę powodzenia, to jest bardzo fajna książka, myślę, że przede wszystkim spodoba się ona dziewczynom, jeśli jesteś chłopakiem, to wiesz, może ci się nie spodobać, ponieważ tu jest dużo takich babskich intryg, z których mogą się śmiać tylko dziewczyny, takie mam wrażenie przynajmniej. No i jest Tom, dla którego warto czytać Niezrównanych. Jest Tom. Zatem dziękuję wam za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że się zobaczymy w następnym filmie już niedługo. A swoją drogą to niedługo lecę na wakacje, więc będzie dużo vlogów z wakacji, czego się bardzo cieszę, więc do zobaczenia następnym razem, pa pa!